Siemanko, w kolejnym odcinku z kariery Olimpijki Mion na moim kanale. Długo jej nie było, mi się po prostu nie chce nagrywać. Strasznie gorąco jest w ogóle, na tym się grać FIFA nie chce, no ale w końcu zmontowałem ten odcinek i postanowiłem go wypuścić na mój elitarny kanał. No i rozpoczynamy od meczu Ligi Mistrzów. Mecz z Manchester City. W tym odcinku oczywiście się dowiemy, czy Lyon wyjdzie z grupy. No i gramy City, no pierwszy meczu i zdominowaliśmy, wygraliśmy aż 4 do 1. No i rewanżowe spotkanie na ich stadionie w fazie grupowej kończy się wynikiem niestety złym na nas. Nie udało nam się wygrać na naszym stadionie. Tutaj niestety przegramy to spotkanie po tym właśnie szale Kun Aguero, bardzo mocne uderzenie bez szans Antony Lopez. No i lecimy dalej, lecimy dalej. Lecimy z akcją, tak naprawdę, naszą akcją. Tak dawno to nagrywałem, że już nie wiem. Może ten mecz zremisowałem, może nie przegrałem. Guri do Fekira, Nabil Fekir oczywiście, genialny strzał, ale poprzeczka. Czemu ja tego nie usunąłem? Już naprawiłem ten nieprofesjonalny błąd. Tak jak mówiłem, z Manchester City przegraliśmy. Kolejny mecz to mecz z Lille, ligowy. Nic się nie działo, aż dopóki Sar strzelił bramkę na 1 do 0. Nie wiem, czy w ogóle komentować to, co tu się dzieje. Ostatnio mieliśmy trailer na temat nowej FIFA 20. Możecie mi napisać w komentarzu, co myślicie na temat FIFA 20, tego traileru, co był. No wiele tam nie ma. Może ja pogadam trochę o tej FIFA, a w tle będzie leciała kariera. No, czy ja będę w ogóle nagrywał FIFA 20? To jest pytanie. Podoba mi się Volta Football, jak to tam się nazywa. Ja lubię FIFA Street, ostatnią edycję na PlayStation 3. To napieprzałem online pięknie własnymi zawodnikami stworzonymi i tak naprawdę w futsalu to nigdy nie przegrałem. Więc no myślę, że jak będę nagrywał, to właśnie Volta Football, pewnie inaczej się to nazywa, co nie? Taki profesjonalny jestem, będę nagrywał. No coś nowego. Nie wiadomo jak tam kariera, no zobaczymy. Na pewno ten tryb będę nagrywał. Coś więcej będę nagrywał, nie wiem. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy ja będę FIFA 20 nagrywał. Czy to ma w ogóle sens? Czas pokaże. Na ten moment nie wiem, ale jak coś, to na pewno ten nowy tryb od EA będę nagrywał, bo ja lubię tryb uliczny. Pokażę wam, jak się skilluje tak naprawdę, nie jak i wszyscy, co nie mogą skillować. Mam nadzieję, że będzie można robić takie fajne triki, jak na przykład na PlayStation 3 Street. Tam to kozacko mi się grało. Miałem opanowane triki do perfekcji. Zobaczymy, jak tu będzie. No fajnie, że będziemy tworzyć własnego zawodnika. Grali karierę, tam jeden typ, no tam jakiś karierka będzie. Nie pamiętam, co tam będzie, ale też online. Będę grał wszystko online, offline. Więc myślę, że z tego możecie się spodziewać materiały na moim kanale. Jeśli chodzi o tryb kariery, pewnie gówno się zmieni. No zobaczymy, czy będę nagrywał, czy nie. No, na ten moment nie. Jak będę nagrywał, to na pewno ten nowy tryb FIFA 20. Czy Ultimate też zobaczymy. Mam ochotę trochę więcej pro Ultimate'a 2019. No i tak naprawdę 19 zagrałem o wiele więcej meczy niż przez ostatnie dwie edycje. Ale za mało grałem, żeby mieć jakieś elitarne składy, a FIFA 20 będę chciał mocno pograć Ultimate'a. Możecie mi napisać w komentarzu, jeśli będziecie dalej oglądać ten kanał, co byście chcieli zobaczyć w FIFA 20 na moim kanale. Karierę, Ultimate czy właśnie nowy tryb. Zapraszam do dyskusji ze mną w komentarzach. Bardzo chętnie z Wami podyskutuję. No ja bym mógł nagrywać wszystko, ale nie mam czasu. Mam też swoje inne tematy. Nic, nie mam czasu ciągle nagrywać. Ale ten nowy tryb to na pewno bym nagrywał. Jakbym miał nagrywać, to myślę, że ten nowy tryb Volta Football to będzie mój główny tryb. A co dalej? Zobaczymy. Możecie napisać, nie wiem, co byście chcieli zobaczyć na tym zacnym kanale. Możecie napisać, czy też byście chcieli jakąś luźną serię z kariery, jakąś inną prócz Lyonu. W ogóle wpadłem na pomysł, że robię jakieś dziwactwo, że nagle obejmuję taki klub, no na przykład Liverpool. I nagle Liverpool bankrutuje, muszę sprzedać wszystkich piłkarzy. Klub spada do czwartej ligi i odbudowujemy ten klub od nowa. Naprawdę by było to może ciekawe, może nie Liverpool, bo mam w dupie tą już ligę angielską, ile można kariery nagrywać, ale na przykład ligę hiszpańską, niemiecką, włoską, francuską. No, że taki bardzo historyczny klub upada, bogaty, z bogatą historią, nagle boom, nie ma tego klubu, sprzedaje wszystkich najlepszych piłkarzy i zostaje jakimś szrotem, które nic nie mogę zrobić. No oczywiście tych piłkarzy wszystkich najlepszych musiał jakoś chyba poza karierą się pozbyć, bo miał tyle pieniędzy za nich,
No i gra po prostu jakimś szotem, kupę jakichś słabiaków, inwestuje w szkółkę. Jakoś to gra. No myślałem, żebym w ogóle może Legią Warszawą tak zrobić. To i tak jest upadły klub. Ostatni sezon mieli tak tragiczny, że myślę, że można by było to zrobić. Czemu by nie? Albo Zagłębie Sosnowiec, bo jak wiemy, Zagłębie Sosnowiec spadło i na pewno w przyszłości ich nie będzie. Tutaj widzicie listę piłkarzy, którymi się interesuje. Jest ona spora, ale ja często wrzucam sobie wielu piłkarzy, a potem ich wrzucam. No i tu odnośnie tego typu kariery, nie wiem, coś by nagrałbym coś ekstraklasą, nie wiem, takim Zagłębiem Sosnowiec bym pograł, bo naprawdę kibice Sosnowca, będę z wami szczery, nie wiadomo kiedy wasz klub zagra znowu w ekstraklasie. Prędzej Radom jak Radom zagra w ekstraklasie niż Zagłębie Sosnowiec, taka jest prawda futbolu. Ale sobie dzisiaj dyskutuję, no nie chcę się tego gameplayu komentować, no możecie sobie popatrzeć jak grałem, a ja tutaj możecie napisać co myślicie o moim głupim gadaniu. No ale tak jest. W tamtym roku była sentencja Nowy Sącz. No długo to nie pograło, a takim Zagłębiem bym pograł po prostu. Tak z litości dla tego klubu. Chyba, że nie ma pierwszej ligi. Takim Radomiakiem, Radom bym zrobił Road to Glory i bym wygrał wszystko. Ale w nowej chwili będzie ŁKS Łódź. No ja naprawdę chętnie pograłbym ŁKS Łódź. Ja wiem, klub w Ekstraklasie to będą się wzywać ludzie na komentarzach. No trudno, no taką mamy mentalność. Nie każdy się lubi, nie każdy lubi Legię Warszawa. W ogóle ktoś lubi Legię Warszawa? Możecie mi dać śmiało w komentarzach, czy Lech Poznań. W ogóle ktoś kogoś lubi w tej Polsce. A nie no, Lechia i Śląsk się lubią, no tak mecz przyjaźni. No. Tak jest, no. Tyle o naszej polskiej Ekstraklasie, choć ja wolę trzecią, czwartą ligę Polski, ja to mam Ekstraklasę. Nie lubię Ekstraklasy oglądam. Myślę, że lepszego futbolu niż u nas nie ma. Wygramy z PSG. Liga francuska też jest zajebista, jeśli nie oglądacie tylko meczów PSG. Bo jest wiele ciekawych lig w piłce nożnej. No trafiamy na Benfica, fajnie. Ja ostatnio w ogóle postanowiłem trochę mniej oglądać tej profesjonalnej piłki. Byłem ostatnio na meczu klasy A we wrocławskiej grupie. Fajny meczek, 5 bramek, zobaczcie. No fajnie to wyglądało. No ile można tej profesjonalnej piłki oglądać tych najlepszych piłkarzy? To już jest nudne. Ile razy można patrzeć na Ronaldo? Ile razy można patrzeć na Messiego? A w ogóle moja praca będzie związana właśnie z polską piłką. Od ekstraklasy, to nawet może jakieś okręgówki, nie wiem. No zobaczymy, co moje życie się stanie, co będzie z tym kanałem, co będzie z tą karierą. No Lionel, no skończę tą karierę, skończę, choć ostatnio mi się kompletnie nie chce grać. Gram tylko w GTA i morduję ludzi, robię misje, a w FIFA nie chce mi się grać. No ten odcinek jest taki dziwny. Monolog, chyba nazwę go w tytule Pierdolamento. No ale pogadałem sobie. Ja lubię dyskutować na temat FIFA. Może kiedyś FIFA będzie fajna, kariera będzie fajna. Jeśli kariera by była w karierze, byśmy płacili za coś z własnych pieniędzy, to myślę, że jej by zrobiła zajebistą karierę, ale niestety nie płacimy, więc i jej nie zrobi zajebistej kariery. No to tyle tego monologu. Koniec odcinka się zbliża, jesteśmy na numer. Pozycji number one. Jesteśmy najlepsi, najpiękniejsi. Mamy najlepszą drużynę, a perze się. Perze się i będzie ssało. Ale jestem wulgarny. Ale powoli zbliżamy się do końca. Myślę, że moje pierdolamento może was irytować w tym odcinku. Trudno, musicie to przeżyć. Tak właśnie mi się chciało nagrywać ten odcinek. Nie no, wszystko dla was. Nagrałem, ja jakbym nie musiał, to nie nagrał. Ale chciałem już w końcu nagrać, go wypuścić. To tyle, elo melo 520.